podcaście Gramaturgia. Ja jestem Jakub Gul. Jak oficjalnie, a ja jestem Pattison. O, no dobrze. Ja jestem Gul, to jest Pattison. Patryku. Jakubie. Chciałbym ci zadać pytanie. Jak myślisz, co mógłbyś poprawić w swoim prowadzeniu? Jako ten mistrz gry. Jako ten mistrz gry, co mógłbym poprawić w swoim prowadzeniu? To jest to trudne pytanie, od którego zaczniemy. Jest trudne, bo muszę być autokrytyczny. To zawsze jest trochę nieprzyjemne. Ja myślę, że przede wszystkim muszę uczynić swoje opisy jeszcze bardziej transparentnymi. Zwłaszcza kiedy prowadzę online, bardzo wychodzi to, jak moją transparentność opisu wspiera gestykulowanie i pokazywanie rzeczy za pomocą mowy ciała. I jak w momencie, kiedy percepcja graczy troszeczkę jest ograniczona, jeśli chodzi o patrzenie na mnie, dużo ten opis potrafi stracić na przejrzystość. Kiedy ja nie mogę gdzieś tam łapką wyrysować tej przestrzeni, nie mogę pokazać gdzieś na wyobrażonej wirtualnej płaszczyźnie palcem odległości, opisując ją, kiedy nie mogę tym pokazywaniem się wesprzeć, tak? To jest pierwsza rzecz, którą bym poprawił. Druga rzecz jest taka, że wciąż do tego tak naprawdę dążę. Wciąż uważam, że nie jest to idealne, ale docieram do jakiegoś takiego zadowalającego mnie punktu w tej kwestii. To jest dawanie większej, jeszcze większej przestrzeni moim graczom. Nie? Takiej swobody. Chociaż nie prowadzę railroadów, tak? Też wydaje mi się, że bardzo ograniczyłem takie swoje artystyczne prężenie warsztatowych muskułów. To mimo wszystko widzę jeszcze miejsce, gdzie mogę dać tym graczom więcej swobody w działaniu, więcej szansy na to, by to oni ciągnęli tę grę tak naprawdę, albo współciągnęli ją ze mną, zamiast brać to na siebie, wypełniając to dużą ilością jakichś artystycznych wstawek. Okej. No to kontrast. Jest stary, to satysfakcjonująca odpowiedź. Ja myślę, że to, co już poprawiłem w dużej mierze przez ostatnie kilka lat, ale co jeszcze mogę poprawić, myślę, w moim prowadzeniu, to jest budowanie dramaturgii scen i budowanie scen, takich zamkniętych, ładnych scenek, w których mamy jakąś sytuację i ja wstawiam tam kolejny element, który buduje jeszcze bardziej napięcie i buduje dramaturgię tej sceny. Ja myślę, że to jest rzecz, której ja nie robię wystarczająco, nie robię tej rzeczy wystarczająco dobrze. Myślę, że nieczęsto mam to tak dobrze zaplanowane, jak chciałbym. I chciałbym po prostu, żeby moje sceny na sesjach były bardziej emocjonujące. Mhm. No właśnie, wspominasz o emocjach. Ja dzisiaj trochę w sumie o wzbudzaniu emocji w grach fabularnych, w trakcie prowadzenia gier fabularnych chciałem rozmawiać, nie? Więc to też może ja wyjdę z takiej kwestii, że jakby emocje wzbudzane przez dane sceny w grach RPG, nie? Mogą być różnymi emocjami i mogą mieć też różne źródła. Bo jedna rzecz jest taka, że jesteśmy w stanie emocjonować się daną sceną na poziomie czysto gamistycznym, czyli emocjonować się tym, czy spotka naszych bohaterów porażka w danej sytuacji, czy spotka ich sukces, tak? Jarać się bardzo konkretnym rzutem, podchodzić wręcz nawet do danej sceny w sposób taki trochę kompetytywny, nie? Jakby to ostatnio gramy w Agon, nie? To jakby dla mnie jest dość oczywiste, że tam zależy nam na tym, by być tym best playerem w danym rzucie, tak. Nie? Przy czym to są emocje, które według mnie są wyjątkowo powierzchowne. Że to nie jest coś, co zostaje z nami na dłużej. Ja, kiedy mówię o emocjach na sesji, mam na myśli rzeczy, które pozostaną z nami po tej sesji i do których możemy wrócić dalej i myśleć o tych emocjach. Raczej nie zdarza mi się wrócić do wyjątkowo dobrego rzutu, który miałem na sesji i powiedzmy, że stojąc sobie pod prysznicem, myślę sobie, o, ale świetnie rzuciłem. No dobra, no nie ma taki tak stary, ale wdurla, nie? Tak, ale to jest powierzchowne i to jest takie nagła gratyfikacja tam następuje, mam wrażenie. No tak, ale... A te emocje, o których ja mówię, które ja bym chciał lepiej wzbudzać w graczach, to są emocje takie głębsze niż ekscytacja, czyli na przykład smutek, melancholia.
które są dwoma różnymi emocjami. Mi się też wydaje, że takie emocje, w ogóle bardzo blisko jesteśmy dzisiaj tego tematu, tej legendarnej, nieosiągalnej imersji, nie? Tak. Do pewnego stopnia. Natomiast mi też się wydaje, jak tak o tym mówisz, że dużo prowadzących, którzy chcą budować emocjonalne sceny, bardzo się skupia na... jakby, czy nawet nie skupia, co dostrzega jakąś wartość dodatnią w tym, jak te sceny są intensywne i jak te sceny, jak te emocje są gwałtowne i intensywne. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Że dostrzega jakąś niewyobrażalną wartość dodatnią w tym, jak wydaje mu się na poziomie narratywistycznym, że dana emocja w danej scenie będzie właśnie odbierana jako intensywniejsza, silniejsza i panuje właśnie taka tendencja jakby do... Zauważ, że nigdy nie mówimy o emocjach związanych z śmiercią bohatera niezależnego jakiegokolwiek, ale zawsze mówimy o tej śmierci albo najbardziej znienawidzonego, albo najbardziej ulubionego bohatera niezależnego. Nigdy nie mówimy o tym jakby... co się wydarzy emocjonalnie u gracza, kiedy jego bohaterowi zabijemy jakiegoś losowego kolegę, członek rodziny. Tam zawsze jest członek rodziny, nie? Ja myślę, że ja wychodzę tutaj trochę z innego punktu widzenia i będę tutaj trochę w kontrze do ciebie, bo dla mnie ja kładę mimo wszystko bardzo dużą wartość na intensywności emocji na sesji i na ich skrajności. Z tego względu, że uważam, że nie jestem dobry w wywoływaniu ich jako mistrz gry. Ja uważam, że to, czego mi brakuje zdecydowanie w moim warsztacie, to jest taka umiejętność właśnie budowania tej intensyfikacji, umiejętność budowania tych emocji od zera do 100. Mhm. To znaczy, wiesz co, ja ci pokażę taki przykład, bo właśnie ja się trochę uczepiłem tego przykładu jakby budowania, właściwie mi chodzi o budowanie intensywności i gwałtowności emocji poprzez dotknięcie tego, co leży najbliżej takiego kręgu zainteresowania naszych bohaterów, tak? Czyli właśnie uderzenie w członka rodziny, uderzenie w ulubionego bohatera niezależnego. I wydaje mi się, że to potrafi być też często krzywdzące. Po pierwsze, bohater niekoniecznie chce się żegnać z członkiem swojej rodziny, niekoniecznie wymyśla nam bohaterów niezależnych, nasz gracz, żebyśmy ich zabijali, tak? Celem wzbudzenia emocji. Czasem tak, ale nie zawsze. Natomiast wielu mistrzów gry, wydaje mi się, którzy chcą pracować na emocjach, troszeczkę postrzegają to jako pulę strun emocjonalnych, za które mogą pociągać, nie? I to jest coś, co mi często przeszkadza. Miałem kiedyś taką sytuację nawet niezwiązaną z wymyślonym przeze mnie bohaterem niezależnym, ale związaną z bohaterką niezależną, z którą mój bohater wszedł w relację romantyczną i raz jej życie zostało postawione na szali w zasadzie decyzją innych graczy i mistrza gry. I w zasadzie to jest tak, że czułem, że będę bardzo poszkodowany, jeśli przegram sytuację, w której ona zginie i ten wątek zostanie mi uwalony po prostu przy kolanach, nie? Ale tutaj jest po prostu zła aplikacja według mnie tego narzędzia przez mistrza gry. Mhm. Bo uważam, że najbezpieczniejszym sposobem, w jaki można uśmiercić NPC-a związanego z bohaterem gracza, jest konsekwencja ich własnych działań. Tak. Żeby gracz miał poczucie sprawczości w tym, że to, co mu się dzieje, jeśli dzieje mu się coś złego, wynika bezpośrednio z jego decyzji, z tego, jak on zagrał. Bo bez sensu jest po prostu jakby odstrzelić jednego z NPC-ów po to, żeby wywołać jakieś emocje, bo to jest bardzo krótkoterminowe. Tylko podam lepszą zasadę, do której możecie się stosować.
Dręcz, ale nie zabijaj. No to też jest trochę takie graj twardo, wikowskie, nie? Troszeczkę tak, też ale ludzie niektórzy lubią takie granie. Konwencje się umawiamy, to prawda. Czy to jest złe? Jeśli się umówiliśmy, że chcemy grać w dramat i chcemy grać bardzo play to lose, tak? Czyli naprawdę dążyć do tego, że nasi bohaterowie obrywają i idziemy w takie memiczne, wodowe cierpienie, to nie musi być złe. Natomiast ja chcę wskazać jedną rzecz, która moim zdaniem ważna by pojawiła się w dyskusji na ten temat. To jest tak, że nawet jeśli konsekwencja naszych działań naszych bohaterów, naszych deklaracji prowadzi do tego, że umiera NPC ważny dla naszego bohatera, nawet to tak naprawdę, to rozwiązanie, ta narratywistyczna sprawczość, tam jest, ja mam z tym tak naprawdę dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że narratywistyczna sprawczość wyklucza gamistyczną sprawczość, czyli wyklucza rzut bardzo często. Druga kwestia jest taka, że bardzo często jest to, a nawet może inaczej, może być to przeprowadzone w sposób skrajnie nietransparentny. Okej. W sensie to potrafią być konsekwencje działań, z których nie zdaję sobie osobiście sprawy. Ale ja bym chciał skontrować swój pierwszy argument. Czy nie czułbyś się gorzej, gdyby śmierć bliskiego tobie NPC-a wynikała nie z fabuły, tylko dlatego, że po prostu mnie z gry nagle rzucił i po prostu... Nie, ale tutaj chodzi o moje prawo do rzutu. No dobrze, to... By się... Wiesz co? Bo to jest trochę tak. Ja słyszałem o masie dobrych scen, gdzie na przykład zabili kogoś, bo podjęli szybką decyzję, żeby, nie wiem, podłożyć gdzieś bombę i okazało się, że akurat... No... Siedziała tam mama jednego z bohaterów. Nie? Jakby co jest uzasadnione na poziomie fabularnym. Nie. Ale ja uważam, że powinienem mieć w takiej sytuacji, może być uzasadnione. Ja nie o tym mówię, to jest po raz kolejny, dajesz jako przykład złe wykorzystanie tego narzędzia, bo sytuacja, w której ja, powiedzmy, mam scenę, w której podłożyłem tą bombę i okazuje się, że no, sorry stary, tam twoja mama była w budynku, to ja w tym momencie się czuję, że serio mistrzu gry? Serio? Tak znaczy, gramy? Ona tam może być, ale powinienem mieć prawo bez względu na to, czy... Jakby moja postać działa pochopnie, czy nie działa pochopnie, powinienem mieć prawo do zorientowania się rzutem na spostrzegawczość, empatię, na cokolwiek tak naprawdę, który może mi podpowiedzieć, że ej, typie, no, oczywiście, może nie sprawdziłeś wszystkiego, nie? Mówię o tym, że ta śmierć powinna wynikać z decyzji gracza, to rzeczywiście musi być decyzja, w której on wie, że jeśli zrobi tak, a nie inaczej, to ta osoba może zginąć. Tak. Albo lepiej, okay. Jeśli ma pewność, że ona zginie. Hmm? Jeśli masz gracza i on musi wybierać między na przykład realizacją swojego życiowego celu, a śmiercią kogoś bliskiego, uratowaniem kogoś bliskiego, no to już jest do gracza. Cokolwiek nie wyborze jest postawiony w sytuacji, w której nie może mieć obydwu tych rzeczy. Tak, tylko dla mnie też jest na przykład dużo fajniejsze, kiedy te wybory wynikają z rzeczy, które dzieją się w grze, nie ze świata zewnętrznego, nie z Deus Ex Machina i sadystycznych skłonności mistrza gry, który sobie wymyślił, że teraz rzuci tragicznym wyborem. Tragiczne wybory są fajne w sytuacji, w której faktycznie jakkolwiek jesteśmy w stanie nim zapobiec, tak? Do tragicznego wyboru prowadzi zawsze lawina wydarzeń. Mi bardzo przeszkadza sytuacja, w której ten tragiczny wybór pojawia się, ponieważ jest tam zaprogramowany. Usiadł mistrz gry i pisał grę komputerową, no. I w tej grze komputerowej napisał scenę, w której tragiczny wybór jest koniecznością. Ale... A rozumiesz, o co mi chodzi? Można to zrobić dobrze, bez tego nabudowania nawet. W momencie, w którym masz sytuację, w którym masz wybór, ale możesz odmówić podejmowania go. Sytuację, w której możesz jakby, możesz podjąć wybór graczu, ale możesz też odejść i jakby zawalczyć kolejnego dnia. Powiedzmy, masz sytuację taką, że powiedzmy, jakby jak masz na przykład wprowadzenie do jakiegoś filmu o szpiegach, nie? I masz sytuację, w której możesz albo rzucić się ratować tą kobietę, swoją kochankę, albo złapać tego wielkiego złola.
ale możesz też mu odpuścić, on ucieknie i możesz nie podjąć tego wyboru, w sensie jakby masz sytuację, w której możesz nie podjąć tego wyboru. To akurat nie jest taki dobry przykład, ale wiesz, do czego piję mniej więcej, nie? Że można odpuścić jeden element naszego dylematu, wiedząc, że ten element nie jest czymś, co odejdzie na zawsze. Tak. Okej. Wciąż i tak uważam, że doprowadzenie do tragicznego wyboru powinno być konsekwencją nie tylko fabularnej deklaracji, ale też naszych porażek i sukcesów, nie? Jakby... Znaczy oczywiście tak. Znaczy, to jest tak, jakby jeśli zaczynasz sesję od takiego wyboru, to się nie spodziewa, że wzbudzisz duże emocje. Jakby tylko wyłącznie z punktu widzenia nawet narracji, to nie ma sensu po prostu, żeby to zrobić w ten sposób. Ważne jest to, żeby to było nabudowane tak czy inaczej. Więc jeśli chcesz to zrobić dobrze, to tak czy inaczej musisz to poprzeć poprzednimi decyzjami, poprzednimi wydarzeniami, rzutami oczywiście też, nie? Jakby jak mówię decyzje, to mam też na myśli rzutę, bo jakby nie chciałbym, żebyśmy zapominali o tym, że w momencie, w którym ja mówię o narracji, to że ona jest rzucam monetą na wszystko, co się dzieje, nie? To nie o to chodzi. Myślę, że możemy się spotkać w takim złotym środku między tymi dwoma rzeczami, między naszymi punktami widzenia. To jest to, że ja mam wrażenie, że to, z czym ty chcesz walczyć, to są rzuty. To są rzuty monetą, nie? Nie. Nie chodzi mi o rzuty monetą. To jest tak, że masz fabułę i są w środku rzuty, masz iluzję tego, że masz wpływ, ale w końcu i tak to prowadzi do jednego punktu. Tak. Tak, czyli złudzenie nieistniejącego railroadu albo złudzenie dobrego, otwartego hardframe'u, który tak naprawdę nie jest dobrym hardframe'em. Czyli co ty byś chciał, to jest to, żeby rzuty miały większy wpływ na historię. Tak, gdzie jasne, zgadzam się z tym, że pewne rzeczy mogą się w fabule wydarzyć, dlatego bohaterowie dokonali zaniechania i olali jakiś wątek i ten świat sobie naokoło żyje, tak? Ale moim zdaniem nie powinno to w sposób nietransparentny dotyczyć ich najbliższego otoczenia i tego pola, którym ten bohater interesuje się zawsze. Czułbym się bardzo niekomfortowo, gdybym wiedział, że mój bohater, nie wiem, ma krewnego na łożu śmierci, nie? I gdyby to, czy dowiem się o tym, czy udało mi się zdążyć na ostatnie pożegnanie w toku fabuły, było uzależnione od tego, czy ja jako gracz w toku masy dynamicznych wydarzeń faktycznie będę pamiętał, żeby dzwonić, deklarować raz dziennie dzwonienie do lekarza. Bo dla mnie to jest po prostu na poziomie rzucania na to, czy się nie potknę o próg, ilekroć przechodzę przez... Tak, znaczy nie, oczywiście, że to jest bez sensu, idzie, nie? Ale to myślę, że tutaj mówisz o takiej jakiejś ekstremie absolutnej, tak mi się wydaje. Znaczy dla mnie to wcale nie są niepopularne patologie. Może. To, co ja uważam, że... Powiedzmy, okej, dobrze, masz tego bliskiego na łożu śmierci, tutaj użyję przykładu z kampanii Cyberpunka, którą kiedyś prowadziłem. Masz młodego członka Jakuzy i na pierwszej tej sesji on, znaczy zarysuje lepiej tą postać. On uciekł z domu, w pewnym momencie wstąpił do gangu motocyklowego, to jest Japonia, Neo Tokio. Wstąpił do gangu motocyklowego, w pewnym momencie trafił do Jakuzy. Uciekł z domu, ponieważ był przez swojego ojca grumowany do tego, żeby też pójść w robotę korporacyjną i że on musi to zrobić, ponieważ jego młodsza siostra jest wielce utalentowana, ona musi kontynuować swoje studia muzyczne. I on stwierdził, że na to wywala faję, on dołącza do gangu i chciał zostawić to wszystko, bo nienawidził całej tej koncepcji swojego ojca, całe życie się buntował, całe życie chciał być tym ulicznym samurajem. Czy no mamy taką wymyślił, nie? Cyberpunk. I to co masz, i on utrzymuje cały czas kontakt z tą swoją siostrą, kocha tą swoją siostrę i nienawidzi tego ojca. I to, co się dzieje na pierwszej sesji, on dostaje telefon od siostry. Ojciec jest w szpitalu, ciężko chory. Czy mógłbyś w końcu coś dołożyć do tego wszystkiego? Bo ona ma dosyć już zajmowania się wszystkim tam, bo on stwierdził, że teraz będzie się bawić w ulicznego wojownika. I w tym momencie masz tego ojca, który jest w szpitalu, on próbuje tam dotrzeć, nie? I masz na przykład NPC-a, którego nie musisz wcale zabijać. To, że on żyje, powoduje, że tam jest dramaturgia właśnie. Bo jeśli bym go zabił, to ucinam sobie zajebisty wątek. Prawda, to jest tak. To, co się potem wydarzyło, dzięki mechanice zresztą, to jest to, że w pewnym momencie po tym, jak on dostał ten telefon, oni wcześniej się bili z gangiem boosterów, nie? I wiedzieli, że oni ich ścigają. On, są u Reaper Doka, on dostaje ten telefon, ładuje się w furgonetkę, jedzie, ja mu każę rzucić na spostrzegawczość,
rzut się nie udaje, patrzy w prawo, widzi reflektory samochodu, jest uderzenie. I kolejną sesję jakby zaczynamy od tego, że budzi się w celi, w siedzibie tego gangu. Widzi, że minęło już kilka godzin i te niewyświetlone wiadomości od swojej siostry, która cały czas na niego czeka w szpitalu przy ojcu. Okej. To jest, tak, to jest, tam występuje i rzut, tak, i faktycznie jakieś zignorowanie istniejących okoliczności przez gracza, tak, czyli tego czynniku, który jest ścigający gang. To jest coś, co mogłeś wykorzystać w taki sposób, tak, faktycznie jakby uczciwie wobec gracza. Cały czas budowanie też napięcia, ponieważ jest budowanie cały czas napięcia, ponieważ on chce dotrzeć do tego szpitala jakby jak najszybciej, żeby zdobyć kontakt, skontaktować się z tą siostrą. Żeby wyjść spod tego jammera, który jest w bazie gangu boosterów, żeby móc skontaktować się ze swoją siostrą, powiedzieć, że on tam planuje być, nie? Że to nie jest tak, że on ma wywalone jajca po raz kolejny. Aha, aha. Potem, co możesz z tym zrobić jeszcze? Tam jeden z pomysłów, który miałem, okej, nawet jeśli mu się nie uda, to wtedy mogę wprowadzić kolejnego NPC-a, AI, który oni uwolnili zresztą na pierwszej swojej sesji. Doprowadzili do tego, że bardzo potężne jakby AI, które zdobyło samoświadomość, uciekło do sieci w Neo Tokio. I niech on do niej, z nim się skontaktuje. Niech on dogada się z nim. Coś mu zaoferuje, niech gracz coś mu zaoferuje, a on się zaopiekuje jego ojcem. Mhm. I w ten sposób jakby inicjując to, grając na NPC-ach postaci graczy, możesz budować dramaturgię, budować historię, rozwijać cały czas napięcie, które tam się buduje i wpychać graczy fabularnie na podstawie ich decyzji w podejmowanie decyzji, które jeszcze bardziej jakby prowadzą jeszcze większy miszmasz w to. Ja widzę ten punkt, w którym się spotykamy i w którym się ze sobą zgadzamy, nie? Jakby to co opisałeś na przykład podobało mi się, tak? Jakby nie mieści się w tych przykładach, które gdzieś tam wskazuje jako jakieś patologie, tak? Ale gdzieś tam tak naprawdę w tym całym budowaniu emocji ja chciałem też podać przykład, jak można w ogóle zbudować emocje, nie uderzając bezpośrednio w NPC-ów bliskich graczowi, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Okay. Jest sobie taki pisarz jak pan Ziemiański, autor takiej literatury tulejarskiej, fantazy, nie? Jakby gdzie... Uwaga, nadmienimy, Ziemiański, nie Ziemkiewicz. Tak, ale wciąż jest autorem raczej stuleja fantazy dla... nie bójmy się dużych słów. To jest spermiarska fantastyka, jakby dla małych, niewyżytych nastolatków. Natomiast kwestia jest taka, że on w tej swojej legendarnej złej od góry do dołu Achai zrobił jedną ciekawą dramaturgicznie rzecz. Napisał Achaję. Tak, jest to on. Ja też to czytałem, jak miałem 13 lat. Natomiast on stworzył jedną ciekawą scenę w tej powieści. On miał w tej powieści takiego bohatera jak Nolan. Nolan jest bohaterem absolutnie pobocznym. Jest on szermierzem szermierzy. Nie pojawia się w tej powieści ani razu. Cały czas wiemy, że jest bohaterem tego świata takim na poziomie legendy. Jest najważniejszym z szermierzy natchnionych. Aż buch, dochodzimy do sceny śmierci Nolana. Ona jest zbudowana w taki sposób, że to był chyba pierwszy raz, który pamiętam, kiedy popłakałem się jako 13-latek, nie? Czytając książkę. Gdyż faktycznie cała ta otoczka tego, że właśnie odchodzi legenda, odchodzi walcząc mimo choroby, która w zasadzie kładzie go do łóżka, ten typ ani razu tam się nie pojawia, tak? Wcześniej. Nie mam prawa mieć zbudowanych z nim jakichkolwiek sensownych emocji. Ale mimo wszystko cała ta nabudówka jest w taki sposób poruszająca, że choć on jest w zasadzie nieważny z perspektywy głównej bohaterki względem tego, jak potrafią być ważni inni drugoplanowi bohaterowie, to jego śmierć porusza, zwłaszcza, że rozdział później następuje szczyt epickości związany z Nolanem, ponieważ Nolan już nie żyje, główna bohaterka szuka głosów zmarłych, żyjących, kogokolwiek, szermierzy natchnionych w swoim głosie, stojąc przed ewidentnie lepszą szermierką. Lepsza szermierka z niej kpi, pyta ją,
który z martwych szermierzy teraz mówi do niej w jej głowie, ona się uśmiecha pod nosem, słyszy ten głos i mówi Nolan, nie? I jakby wchodzi w tą walkę na pełnej, aha, po prostu ja tam czuję te trąby, nie? Tak, ale to jest... To Ziemieńskiemu wyszło niesamowicie, a mamy bohatera, który na tych stronach jest wzmiankowany od początku trylogii, nie? Tak, ja podam alternatywną kontrę tak naprawdę do tego przykładu. To jest, czy masz wrażenie, że pierwsze trzy części, i tutaj mam na myśli prequele Star Warsów, zbudowały ci jakąkolwiek relację z świątynią Jedi? Nie. Czy było ci przykro mimo wszystko w momencie, w którym miałeś scenę wykonania rozkazu 66? Tak, ale tam następuje jeszcze jeden czynnik, nie? Bo tam jakby ona jest zbudowana w ten specyficzny sposób, że po pierwsze mamy niskie zagranie pod tytułem dzieciobójstwo. Dzieciobójstwo zawsze porusza. Dobra, dzieciobójstwo tam nie jest ważne. Ale też... Ja mówię o tym timelapsie w momencie, w którym tam ginął, tam Ayla Sekura ginie, czy Adi Mundi, Plo Koon, oni po kolei tam są odjebani. Tak, ale to też jest taki, wiesz, atak na tych samotnych, no ale tak, to jest bardzo podobne zagranie, tak? Mamy nabudowaną legendę i taką epicką otoczkę wokół pewnych postaci i nagle zostajemy zderzeni z ich taką beznadziejną, nieuniknioną śmiercią, nie? Dam ci takie porównanie. Świątynia stoi w ogniu. Wszystko się skończyło. Przejdź do kolejnego opisu, alternatywnego. Starożytna, tysiącletnia świątynia stoi w ogniu. No tak, ale to też... Coś się kończy. Wiesz, to też uderza w nasze takie kulturowe nuty, nie? Bo to jest na poziomie kulturowym inaczej odbierane, ponieważ jesteśmy do tego stopnia przywiązani do dużych symboli, że zagłada pojedynczego wiejskiego kościółka nie poruszy nas tak, jak całą Europę poruszył pożar tej jednej konkretnej katedry, o której Victor Hugo napisał kiedyś powieść, nie? Jakby no tego tak. Notre Dame. Jakby... Kościół, no w zasadzie jak inne kościoły, tylko z nabudowanym jakimś tradycyjnym symbolem, więc te takie określenia typu tysiącletnia, przedwieczna. No tak, nie? Jakby... ale Pattison, ja mam takie pytanie do ciebie w takim razie. Jak to zrobić na sesji? Jak to zrobić na sesji? Wydaje mi się, że przede wszystkim to ważne jest właśnie zrobienie tego trochę tak jak te nasze przykłady książkowo-filmowe, nie? W sensie, nie zrobimy tego na samym początku naszej do końca kampanii, nie? Musimy nabudować istotność taką kulturową, społeczną w rozumieniu naszych bohaterów otaczającego nas świata, tego elementu, który chcemy w ten sposób upaść, nie? W naszej fabule, budując dramatyzm. On musi się przewijać w słowach bohaterów niezależnych. On musi w pewnym momencie zostać zaszczepiony tak, że przewija się nawet w myśleniu naszych bohaterów graczy o tym świecie, który ich otacza. Musi być takim elementem tego kreowanego przez nas świata, by jego upadek faktycznie był ciosem dla nich, takim, który uderza w podwaliny tego świata. Kończy ten znany im świat, nie? Tak jak gdzie są takie światy, są takie settingi rozgrywane przez niektóre systemy, czy opisywane w danych książkach, gdzie to jest przez nas zrozumiałe, kiedy jesteśmy graczami, już na poziomie rozumienia konwencji albo bycia obytym literacko. Bo kwestia jest taka, że wyobraź sobie, że masz trzech fanów tego Władcy Pierścieni, wezmę przykład One Ringowy, i zaczynasz sesję od wypływa z szarych przystani, wypływa ostatni elfistat. Nie? Okay. Bo to jest już zrozumiałe i wtedy możesz w ten sposób zacząć. Albo na przykład masz fanów na przykład, nie wiem, wampira światomrokowego i uderzasz kampanię, w którym, nie wiem, Gehenna w pewnym momencie następuje i to się dzieje, nie? Mamy ten duże wydarzenie na takim kulturowym poziomie dla całej fabuły. No dobrze. Kamarilla upada. Ale jak to zrobić bez takiego mocnego, apokaliptycznego dla świata wydarzenia w czymś, co nie jest długą kampanią? Na przykład w jednostrzale? No. W jaki sposób technicznie przeprowadzić to? Bo nie masz czasu na to, żeby to nabudować na jednostrzale. Nie, no musisz to zrobić tak naprawdę na poziomie opisu, nie? Ja bym na przykład poprzedził to... To jest trochę tak. Mam taką swoją kampanię Diabła z White Oak. Dam ci przykład, dobrze? Jeśli
jeśli by się zgodziła, chociaż wątpię, żeby miała czas teraz, ja myślę, że osobą idealną do tej rozmowy byłaby Iris. No ona może nie mieć teraz czasu. No niestety. Zaprosić. Nie? Ale nawet 10 nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję grać u Iris coś dłuższą formę jakoś. Nie. Ale Iris jest absolutnie świetna w nabudowywaniu właśnie tego, o czym mówimy. Aha. I to jest... I to działa bardzo dobrze w systemach, które Iris prowadzi, bo grając legendę u niej, musisz mieć bardzo mocną świadomość tego, jaka jest konwencja, tego, jak się zachowujesz, nie? Tam można się nabijać, nie? Z tego poczwórnego koczkodana i trzymania filiżanki herbaty lewą, a nie prawą stopą, czwartym palcem od środka. Rokuganizm też jest tak, swego rodzaju. Ale ma to turbo znaczenie ważne. Ja nigdy nie czułem na sesjach Iris, że to jest rokuganizm, tylko czułem rzeczywiście, że to jest ważne, nie? I że jest to nabudowane w dobry sposób, w taki sposób, w którym rzeczywiście, jeśli ta katana nie jest ułożona rękojeścią do mnie z lewej strony, to w tym momencie wiem, że powinienem się obawiać. Znaczy, to i rzeczywiście pojawia się we mnie niepokój. Pamiętaj o tym, że to zależy od tego, jak mistrz gry też sprzedaje te informacje, nie? Jeśli one są transparentne i masz powiedziane, co to oznacza i masz świadomość jako gracz, co to oznacza, bez przeczytania w ramach przygotowania do tej jednej sesji 10 książek historycznych o Japonii, to jest to zaaplikowane w sposób poprawny, albo jeśli w sesji biorą udział same, nie wiem, Japan geeki, nie? Japan nerdy. Natomiast jeśli chodzi, wracając do tematu, jakby wracając z tej dygresji, może o rukuganizmie też kiedyś porozmawiamy i o przygotowywaniu się do grania postaci, bo to jest ciekawy temat. Tak, to jest jakiś inny format w ogóle RPGowania. Tak, z perspektywy tego w ogóle, jak tak naprawdę te nasze podcasty zamieniają się w rozliczanie polskiego RPGówka z grzeszków i fajnych rzeczek. Piszemy listę gramaturgii. Jeśli nie dostaliście jeszcze listu, to wiecie, że nie jesteście na niej. Tak, to prawda. Jakby, albo, nie wiem, wąglika w skrzynce pocztowej. To jest... Już mówię, jak moim zdaniem można to zrobić, ponieważ ja to zrobiłem parę razy i robiłem to nawet w pierwszych scenach sesji, korzystając z tego, co zrobił komiks i ekranizacja komiksu wykonana przez Zacka Snydera, i mówię tutaj o Watchmenach. Watchmeni zaczynają się śmiercią komendianta, nie? Pierwszą sceną, na którym następuje reunion Watchmenów, jest pogrzeb komendianta. Komedianta nie znamy w momencie, kiedy on ginie. Wiemy, że był Watchmenem. Wiemy, że był trochę negatywnym człowiekiem. Tak? Był złą osobą, choć bardzo entuzjastyczną. No. Natomiast co się dzieje nad jego grobem? Jaka scena dzieje się nad jego grobem? Każdy bohater ma retrospekcję związaną z komediantem. Mam kampanię właśnie Diabła z White Oak Creek, która zaczyna się, i którą prowadziłem parę razy zresztą, ona zaczyna się od tego, że gracze przyjeżdżają, bohaterowie przyjeżdżają do swojego rodzinnego miasteczka White Oak, ponieważ zmarła ich nauczycielka, przyjeżdżają na jej pogrzeb. Pierwszą sceną z ich reunion jest grób nauczycielki. I kiedy każdy z nich rzuca piach na trumnę, w tej scenie, tak, opisuje jakąś retrospekcję wiążącą ją z wiążącą tą postać z pozostałą częścią grupy, jakieś wspomnienie związane z tą nauczycielką, nie? Stary, do końca kampanii nasza pani wychowawczyni z czasów podstawówki jest największym autorytetem, najszlachetniejszą osobą, jest taka, jak ją im sprzedawałem, nie? I z każdą retrospekcją inną z nią związaną, bo są tam retrospekcje, w których gdzieś tam pokazuje to, co się wydarzyło, zanim oni przyjechali do miasteczka, między innymi odkrywam okoliczności związane ze śmiercią tej nauczycielki. Oni czują faktyczne, emocjonalne przywiązanie do tego autorytetu nauczycielskiego, który upadł, zginął gwałtownie i w sposób niesprawiedliwy, a był dla nich ważny. Dlaczego? Dlatego, że... I czują to już od pierwszej sesji, dlatego, że sami mogli wymyśleć, dlaczego ta nauczycielka jest dla nich ważna, i sprzedać to w sesji w bardzo emocjonalnej scenie, ponieważ scena pogrzebu już z założenia jest bardzo emocjonalną sceną, ponieważ mamy takie, a nie inne
rozumienie kulturowe pogrzebu jako wydarzenia, nie? Ja bym chciał zadać Ci kolejne pytanie, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad czymś razem. Mhm. To jest przykład dobrej retrospekcji. Jaki byłby przykład źle zrobionej retrospekcji? Ja bardzo nie lubię, może, bo to wszystko jest zawsze subiektywne. Ja bardzo nie lubię retrospekcji, które są mi w RPG-ach bardzo narzucone. W sensie? Nie lubię tych retrospekcji, które sprawiają wrażenie jakby cutscenki zaprojektowanej przez mistrza gry. W sensie uważam, że jeśli retrospekcja jest liniowa, a wymaga ode mnie interakcji od gracza, to nie gram. No dobrze. To mam wywalony z tej retrospekcji element, tak jakby... Tak, oczywiście. To jest jeden faktor. To, co ja uważam, że jest też cholernie ważne, to jest to, żeby retrospekcja miała cel. No tak, no to jest gdzieś tam... Uznałem to domyślnie za oczywiste. No a może nie być. Ale może nie być, masz rację. Nie, że robienie retrospekcji po nic... Też Zed ostatnio mówił zresztą na live'ie lansowym właśnie o retrospekcjach i o tym, żeby używać tych retrospekcji. Zdziwiłem się, miałem wrażenie, że jest to popularniejsze narzędzie. Nie jest, ale ono się wiąże, to, że Zed je poleca, wiąże się z taką jego filozofią, że jeśli masz coś, jeśli gracze mają dostać jakiegoś infodropa, tak? To lepiej ich pokazać. To lepiej pokazać. No, show not tell, tak? Tak to się... Słucham? Tak, show not tell. Jakby gdzie, no jest to o tyle fajne podejście, że kiedy dajemy dropa informacyjnego mówiąc no i to, tamto, tak, etc., to narzucamy swego, odbieramy graczom sprawczość. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że jeśli mogą coś zobaczyć w jakiejś scenie, zagrać, rozegrać, to mogą też mieć własny pogląd na tę sytuację. Oprócz oczywiście zysku w postaci lepszego wczucia w sytuację i zrozumienia sytuacji, to mogą też mieć wyrobiony własny ogląd. Kiedy infodrop jest ustami NPC-a, to nie jest negatywne, ponieważ infodrop ustami NPC-a, my wiemy, że on jest sprzedawany tak, jak ten NPC to widzi, tak? Ale kiedy jest sprzedawany ustami MG, a nie pokazany ustami MG, to wiemy, to znaczy wiemy, to mamy złudzenie tego, że ten opis w jakiś sposób jest obiektywny i wszystko, co w nim pada, wszystko, co pada w tym infodropie, jest odebrane jako pewnik, narzuca nam pewien tryb działania, narzuca nam interpretację tych wydarzeń, której, żeby dobrze się bawić, lepiej się bawić moim zdaniem, moglibyśmy dokonać jako gracze, przefiltrowani przez naszych bohaterów, tak, w całej tej zabawie. Okej. Okay. No chyba, że to są jasne pytania dotyczące jasnych, oczywistych rzeczy. Mam nie? taki to pomysł. Inny infodrop. Co ty na to? Zarzucę settingiem, zarzucę scenę, do której chcemy doprowadzić i żebyśmy sobie przerobili, jak nabudować taką, jak na przykładzie nabudować taką scenę, żeby ona była jasne. Emocjonalna. Brzmi fajnie, brzmiało. Dobrze. Test from the loop. Mhm. Scena, do której dążymy. To scena, w której jeden z graczy zostaje wydalony ze szkoły. Dobra, czy to jest scena, do której kto dąży? Ja jako mistrz gry, czy co? Powiedzmy, że to jest jakiś długoterminowy theme jednej z postaci. To, że on ma coraz to gorsze wyniki w szkole i wiadomo od samego początku, w momencie, w którym zaczynają się te przygody, że on ma coraz mniej czasu na tą szkołę, ale dalej jest położony nacisk na to. Dobra, to... Przede wszystkim Tales from the Loop akurat ma do tego narzędzie systemowe i jest to problem. Ja myślę, że mówimy o sytuacji, w której problemem gracza jest, problemem bohatera jest, grozi mi wyrzucenie ze szkoły. Dobrze, to wyrzućmy w takim razie z tego mechanikę, bo ona tutaj akurat nie jest nam potrzebna w tej chwili. Czy do pewnego stopnia będzie jest? Potrzebna w procesie tego, jak to będzie się rozgrywało? Aha, do pewnego stopnia jest, ponieważ widzisz. Ale nie jest mi potrzebna do tego przykładu. Moim celem nie jest scena, w której moim zdaniem celem nie jest scena, w której bohater zostaje wyrzucony ze szkoły. Moim zdaniem celem jest scena, w której bohater zostanie wyrzucony ze szkoły albo nie zostanie wyrzucony ze szkoły. Tak. Dobrze, więc to nie muszą być Talesy, może być to coś w Światem Roku. Mogą być Talesy. W każdym razie... Idźmy do sceny, w której to ma się rozstrzygnąć. Aha. Idźmy do sceny, w której to się wydarzy na pewno, ponieważ to jest już moim zdaniem element tych patologii, o których wcześniej mówiłem, nie? Co musimy zrobić najpierw, żeby potem ta scena miała wydźwięk? W momencie, kiedy chcemy doprowadzić do sceny, w której to się okaże, czy wylatuje, czy nie. Na pewno wprowadzić scenę, w której jest
pokazany w jakiś sposób stosunek nauczycieli do niego. Tak? Czyli pokazać jakieś ryzyko, zasygnalizować, że to może się wydarzyć. Myślę, że to ryzyko musi być zasygnalizowane plus kilkakrotnie. Tak, więc nakładasz jeszcze większy nacisk na to ryzyko, na przykład odgrywaniem sceny z rodzicami, którzy wracają z wywiadówki. Bo jest to nacisk emocjonalny. Kolejna rzecz, którą zrobiłbym ja, to jeszcze do tego, jedną z tych scen, fajnie by było, bo to nie musi tak być, ale fajnie by było i byłoby dla nas pomocne. Nie mówię, żebyśmy doprowadzali do tego, pchając graczy w tym kierunku, ale żebyśmy widzieli szansę dla nas jako mistrzów gry w sytuacji, w której świadkiem jednej z takich sytuacji jest inny bohater gracza, ponieważ może to doprowadzić do dialogu w drużynie na ten temat. Tak. Gdzie zakładamy, że oni pewnie, jeśli mamy Talesy, uczą się w jednej klasie, więc współgracze są tego świadomi. Fajnie by było, gdyby nawet myśląc na mycie o fabule, współgracze doszli do wniosku, że trzeba z kumplem pogadać o tym, że no nie chcemy takiej sytuacji, albo aha, okazali mu wsparcie. Gdzieś w międzyczasie ja bym wpakował do tego jakąś decyzję, w której on może wybrać pomiędzy czymś, co będzie dla niego wyjątkowo atrakcyjne, a rzeczywiście jakby skupieniem, poświęceniem się temu, żeby poprawić te wyniki, nie? Zrobić coś, odbyć jakieś dodatkowe zajęcia. Tam może być nawet kolejna scena. Jeśli to są Talesy, to on może pójść na te jakieś korepetycje i tam to można jakby zaangażować kolejny jakiś konflikt, kolejną jakąś sytuację, nie? W takim wyborze, a nie innym, możemy nawet pokusić się nie tyle o retrospekcję, co futurospekcję, pozwalając graczowi poczuć konsekwencje obu ścieżek, którymi może podążać. Okej. Okay. Czyli pokazując mu konsekwencje wyrzucenia ze szkoły i pokazując mu konsekwencje w formie futurospekcji pozostania w szkole, tak? W momencie, kiedy na przykład rozmawiają o tym, rozważają. Tak. Co masz potem? Potem masz na przykład dzień dużego egzaminu i stawiasz przed kolejnym wyborem tą postać, nie? Pamiętajmy, że my tam cały czas rzucamy, nie? Omawiamy tak tylko i wyłącznie rzeczy, które mają ten problem nabudowywać w tym, aha, co gra nasz... Kolejny wybór. Albo to jest tak, że jest egzamin i może pójść na ten egzamin rzeczywiście, żeby się tego trzymać i iść rzeczywiście w to, żeby poprawić te swoje wyniki, być na tym egzaminie. Ale wiesz, że z drugiej strony, jeśli będziesz na tym egzaminie, to nie będziecie w innym miejscu. I tam może się wydarzyć coś złego. Powiedzmy. Aha. I znów mamy taki wybór. Zresztą też typowy dla konwencji, nie? Tak. Mówmy się, że w Talesach gdzieś to zrywanie się ze szkoły jest fajną rzeczą istniejącą w tle, kiedy gramy jakimś troublemakerem, łobuzem. Co jeszcze możemy tam wyrzucić? Myślisz, że to jest już wystarczająco nabudowane? Dajmy jeszcze w związku z tym jakąś dodatkową konsekwencję wynikającą, jeśli mu się nie uda. Jeśli co mu się nie uda? Zostać w szkole? Tak, na przykład. Możemy. Równie dobrze może on ją stworzyć, albo współgracze mogą stworzyć. On może ją stworzyć. Czy wiadomo, że to się będzie na przykład wiązało z konsekwencjami typu szlaban, nie? I wiadomo, że mówimy o sytuacji, która nie musi być rozgrywana na przestrzeni jednej sesji, ale może być tak naprawdę problemem do trzaskania przez kilka sesji tak, kampanii albo kampanii. Tak, to może być pewnego rodzaju moment kulminacyjny, nie? Mhm. Jest jakaś dodatkowa konsekwencja, która gdzieś tam wypłynęła z powodzeń lub niepowodzeń w poprzednich rzutach i różnych innych decyzji bohatera, świadomych tych konsekwencji, do których może doprowadzić i do tego, jak tak może skomplikować. I w końcu stajemy przed tą sytuacją, w której mamy trochę rzut o wszystko w tym problemie. Wóz albo przewóz, nie? Dokładnie. I w międzyczasie, w momencie, w którym oddala się, on się oddala od rzeczywiście zdania tej klasy, zbliża się do bycia wydalonym ze szkoły, pojawiają się dodatkowe konsekwencje, które powodują, że postać gracza ma tą świadomość, że jakby ten problem nagle urasta jakby niesamowicie. Dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, w którym tak naprawdę no, ten problem przekłada się na całe przyszłe życie naszego bohatera, przyszłe tak kampanie. Że to już nie jest, jakby zostanę wydalony ze szkoły, nie, ale mogę pójść do poprawczaka jakiegoś. Mogę do innej szkoły się dostać. Z nierozwiązanego problemu wyniknie seria innych problemów i wydarzeń, którym tak gracz może kierować. Bo to jest co innego, powiedzmy, że jego rodzice są cały czas jakby razem, jest w miarę spokojnym domu, wszyscy wiedzą, że on jakby opuszcza szkołę, bo tam biega ze swoimi kolegami i tak dalej. Nie, lepiej.
Jak on nie zda szkoły, to masz sytuację na przykład, w którym zasygnalizowałeś im wcześniej, że jego rodzice się nie dogadują. I nałożyć nacisk na tego dzieciaka, pozwolić mu wykształcić sobie wyobrażenie o tym, że jeśli mu się teraz nie uda, to małżeństwo jego rodziców też może się nie udać. Swoją drogą tutaj wskazujesz, w ogóle cały ten przykład tak przywodzi mi, może inaczej, spycha mnie na tą ścieżkę myślenia teraz akurat o tym konkretnym systemie, w którym to umieściliśmy, dlatego że tajemnice pętli są systemem, który bardzo dobrze robi rzecz związaną z tą taką warstwą emocjonalną i problemami dzieci właśnie poprzez to narzędzie, jakim jest problem. I wydaje mi się, że narzędzie będące problemem często jest traktowane po macoszemu zupełnie niesłusznie, bo dla mnie gigantyczną zaletą tego systemu jest to, że z jednej strony gram sobie dzieciowe przygody w świecie tajemnic pętli, w świecie, w którym mamy dziwne science fiction, tak? A z drugiej strony mamy te nasze problemy, które są problemami dopasowanymi do tego, że jesteśmy małoletnimi, tak, małymi nastolatkami, młodszymi nastolatkami i musimy jakoś się tak naprawdę z tym borykać i starać się poradzić sobie z tą warstwą obyczajową. Ja myślę, że też takim ważnym wyborem i fajną rzeczą do zastosowania na sesji jest może odejście trochę, albo nawet nie odejście. Wybór między śmiercią a śmiercią jednej albo drugiej osoby może być o wiele mniej dramatyczny niż wybór między szczęściem jednej albo drugiej osoby. Może być, to prawda. I zarazem dużo mniej nieodwracalny. Właśnie to wydaje mi się też być dużym potencjalnym błędem. Moim zdaniem nieodwracalne konsekwencje naszych decyzji w żaden sposób potrafią być dużo mniej dramatyczne niż te, które możemy w przyszłości odwrócić. Jest to zależne od tego, w którym momencie przygody jesteśmy. Bo nieodwracalne konsekwencje mają swoje zastosowanie, mają swoje miejsce, ale to miejsce jest na końcu jakiegoś cyklu. Trochę tak, ale z końcem jakiegoś cyklu moim zdaniem istnieje też ten problem, że ojejku, występuje taki błąd, który moim zdaniem jest sytuacją, w której mistrz gry strzyże sobie ząbki. To jest jak mistrz gry strzyże sobie ząbki na to, żeby zagrać jak John Wick każe, czyli twardo. Możemy wyczuć ten moment, nie? I on moim zdaniem jest ważnym błędem i w transparentności, bo nie mówimy graczowi o tym, że planujemy w jakiś sposób wycisnąć mu łezki z oczek, nie? Prowadząc jakąś tam dramatyczną, nabudowaną sytuację. A z drugiej strony właśnie tak staramy się kłaść nacisk na relację tego jednego bohatera z tym jednym konkretnym NPC-em, że biorąc pod uwagę dramatyczną konwencję, on się spodziewa, że ten mistrz gry totalnie nam go uwali na samym końcu, nie? I wiesz, co się wtedy dzieje? I wtedy mnie to totalnie nie ruszy. Dlaczego? Dlatego, bo mistrz gry strzygł sobie ząbki. Myślę, że coś grozi. Ja wiem, że ten myśliwy mnie zastrzeli, więc jakby not today nie będę wystraszonym wilkiem. Przyjmę to nieporuszony, ponieważ no, jest trochę tak, jak, to występuje nawet jak oglądasz film. Jak wiesz, że na końcu w epickiej bitwie główny bohater zginie, bo wszystko ci w tym filmie mówi to po drodze, bo on pisze swój smutny pamiętnik. Nie? Jakby w XXI wieku nikogo nie kopie w dupę śmierć Wertera, bo doskonale wiemy, że ta historia musi się tak skończyć. Myślisz, że Nelle zginie? Słucham? Myślisz, że Nelle zginie? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że na tyle uczciwie prowadzisz tego One Ringa, że kostki o tym zdecydują. To znaczy on z perspektywy tego, że gram elfem, na pewno umrze prędzej czy później, będzie moją stratą. Na tym polega konwencja grania elfem, mój drogi. Że oni zawsze odchodzą, nie? A my musimy radzić sobie z tym, bo to młodsze dzieci Eru. Więc wiesz, to też jest opowieść trochę o czymś innym. I Nella też w inny sposób, moim zdaniem, odciska się na graniu elfem przeze mnie czy przez Julkę, kiedy sobie gramy tę kampanię. Natomiast to, o czym mówię, no to właśnie jest takie zjawisko, da się wyczuć, kiedy mistrz gry po prostu szykuje się na to, żeby kopnąć nas tam, gdzie miękkie, nie? I problem polega na tym, że czasem widać, gdzie jest to miękkie, czasem widać, jak bardzo szykuje tą nogę do kopnięcia. I potem to kopnięcie nie boli. Jedyne, co może zaboleć, to to,
że do tego kopnięcia szykował się tak bardzo, że nie pozwala nam rzucić, by mu zapobiec. To nas może zaboleć. No dobrze, a... Bo jest John Wick, graj twardo style, nie? Jakby... Nie. Zacząłem kiedyś prowadzić tę kampanię, więc zagraliśmy tylko jedną sesję. I ci opowiadałem, na pewno ktoś ci opowiadał o tej, o tej sesji, tej jednej sesji Arkansas, którą prowadziłem. Ty opowiadałeś. Tak. I od początku, po tym jak dostałem postaci od graczy, był jeden NPC w postaci, którego ja sobie wybrałem, bo to była kampania detektywistyczna, oni grali policjantami z małego miasteczka w Arkansas. Jasne. I cała kampania zaczyna się od tego, że zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Wybrałem sobie jednego z NPC-ów, moich graczy, i od początku wiedziałem, że to on jest mordercą. Czy to jest złe? Ty wiedziałeś, że jeden z tych NPC-ów jest mordercą. Wybrałem sobie jednego z NPC-ów stworzonych przez moich graczy. Stwierdziłem, dobrze, on mi tutaj pasuje, on ma motyw, on ma odpowiedni profil psychologiczny, żeby to zrobić. To jest kolejna rzecz, o której nie mówi się często na sesjach zero, a powinna zostać na swój sposób dogadana. I to powinien być dogadany, mój drogi, poziom ingerowania przez mistrza gry, czy narratora opowieści, czy jakbyśmy go nie nazwali, w to, co sobie wymyślili bohaterowie dla swoich bohaterów, nie? On powinien zostać ustalony, ten poziom ingerowania. Ja myślę, że... Są bohaterowie, tak, są gracze, którzy przychodzą na sesję i powiedzieli, stary... No tak, ale my jesteśmy takimi graczami, którzy trochę oddają sobie tutaj wolną rękę w tym temacie. Tak, tutaj myślę, że warto nadmienić, że generalnie w naszym towarzystwie RPGowym raczej to wygląda tak, że ja przychodzę do mistrza gry, daję mu rzeczy i mówię, dobra, zrób z tym, co chcesz. Tak, dokładnie tak. I jeśli pada taki komunikat, to jest to w porządku. On dał ci taką zgodę, on jest gotowy na to, jakby... Ba, oczekuję od ciebie tego, że ty coś wymyślisz dramatycznego w związku z tymi NPC-ami. Nie? To jest element oczekiwań wobec mistrza gry. Ale w momencie, kiedy robisz to, w momencie, kiedy nic takiego nie zostało powiedziane, zostało podkreślone przez tego bohatera, przez tego gracza, że to jest, nie wiem, bardzo ważna osoba dla jego bohatera i on chce grać z nią pozytywne rzeczy, no to jest nieetyczne. No umówmy się, wypiszcie się. Graczek moi, którzy to usłyszą i którym nie opowiadałem jeszcze, o co tam chodzi, bo niektórym opowiedziałem, bo to już nie będziemy tego kontynuować raczej. Teraz się zastanawiają. Kto? Nie kto? Odbierzesz telefony, nie? Będą wydzwaniać, trąbić. Nie, no tak jak mówię, że trzeba zastanowić się nad tym, na ile takie zagrania z wejściem w bohaterów niezależnych graczy są tym, na co się tak naprawdę umówiliśmy. Trzeba sprawdzić na checklistę triggerów, sprawdzić, czy... No, możemy trafić hipotetycznie na człowieka, który miał zbrodniarza w jakimś swoim bliskim gronie. To tak, ale jest prawdopodobne. Bo to są checklisty triggerów. Tak, ale właśnie... Które nie są czymś złym, tylko są zajebistym narzędziem po to, żeby wszyscy dobrze się bawili. Jak ktoś ma coś przeciwko, to niech się pierdolnie w czambu. Trochę tak, no. Natomiast, to znaczy trochę, dokładnie tak jest. Natomiast, tak jak mówię, no, ta sytuacja, którą opisałeś, jest bardzo zależna od tych okoliczności, waszych ustaleń, tego, na ile się umówiliście z graczami, że możesz wchodzić w ich NPC-ów i zmieniać ich jakby stylówkę. Tak przyszło mi do głowy, powiem ci więcej, to był chyba założenie. Mój najlepszy projekt kampanijny, którego nie poprowadziłem w końcu. No to jakby bywa. Ja myślę, że tym negatywnym akcentem związanym z niezakończonymi projektami możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak, możemy. Dziękujemy wam bardzo. Dzięki jak zwykle. Piszcie do nas, wysyłajcie nam jakiś feedback, komentujcie, lajkujcie. Te inne dokładnie rzeczy, tak. Czerwony magiczny guziczek. Dyskutujcie i pamiętajcie, że my mówimy rzeczy tak, jak my je widzimy. To... Tak. Znaczy jesteśmy trochę dwoma piernikami, którzy sobie mówią o tym, co jest no, fajne, a co nie fajne z fotela, ale to jest subiektywne, nie? Jesteście, zachęcam do napisania tego, że nikogo nie obchodzi nasza opinia. Dokładnie tak. Zróbcie na ten temat mema, wyślemy wam zdjęcia, nie? Dobrze. Dobranoc, do widzenia, miłego dnia, czy w której porze tam nas słuchacie. O, cześć. Siema.